Siemanko, dzień dobry i witam bardzo serdecznie z tej strony władca Monet Kanał Krypto Królestwo. Kochani, no jesteśmy, widzimy się, słyszymy się, tak? Zrobimy dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, taką dość, można powiedzieć, szybką aktualizację. Tutaj, jak widzicie, jest ostatni tweet z 9 października. Postaram wam się sprzedać tutaj, że tak powiem, wszystkie informacje, które posiadam na ten moment. No i co, I lecimy od razu z tematami, może co, żeby dzisiaj już nie przedłużać, bo to też troszeczkę bez sensu. W ogóle oczywiście swoją drogą, tak w ramach luźnej dygresji, na samym wstępie Trump, Trump, jeszcze raz Trump, w ogóle to też zobaczymy, jak to, jaki, jaki dalszym ciągu będzie miał to wpływ na rynek. Bitcoin, jak sami dobrze wiecie, a jak nie wiecie, to Wam pokażę. W ogóle może na samym wstępie, jak to wygląda. Słuchajcie, no Trump wygrał, ja akurat byłem jakby zwolennikiem Trumpa. No chyba nie jest, nikt, kto nikt, nikt siedzi w krypto, chyba nie jest yy, zwolennikiem Harry's, więc jakby nie był zwolennikiem Harry's, więc jakby to nie ma nie masz, tak powiem, jakikolwiek tutaj tematu do dyskusji, Pola do dyskusji. W każdym razie, jak widzicie, rynek jest napompowany, rynek jest nagrzany. Po wygranej Trumpa, no i Ether poszedł akurat 7-8% w ciągu 24 godzin. Powiem Wam lepiej, ja generalnie ten Ether sprzedałem naprawdę wczoraj, nie? jakby wzrosty, on odbił do pozycji, w której był i sprzedałem, i teraz się zastanawiam, czy nie żałować. To nic co mówię oczywiście nie jest prawdą inwestycyjną, ale tutaj generalnie z tego co słyszałem to ten eter się zbroi. Dużo osób mówi, że ten eter może polecieć bardzo wysoko. Pożyjemy, zobaczymy. Ja śledząc krypto Twittera na pewno mogę wam powiedzieć, że nastroje są bardzo bullish, bardzo pozytywne, więc zobaczę jak to będzie dalej wyglądać. Tak. Dobra, przejdźmy sobie do aktualizacji naszych działań. Przepraszam, z, osta z ostatniego tweeta, znaczy z ostatniego, z tweeta z 9 października chodzi o... Aktualizację dotyczącą projektu SOFON. Jak pamiętacie, grając założycielem jest jedna osoba z teamu ZK Sync. No i ogłosili oni, oczywiście, swój mainnet. No wokół samego projektu, tak jak Wam pisałem, było no ciekawie, bo tam były, była i sprzedaż nodów, coś tam jeszcze oczywiście było. No ja powiem Wam szczerze, jak usłyszałem o tych nodach, to oczywiście nie byłem za bardzo zachwycony pod kątem, pod kątem że tak powiem, tutaj dalszych działań, no bo pamiętacie, że zapisywaliśmy się na jakąś waitlistę, a później jeszcze coś robiliśmy. No wie, dobra, no sprzedają nody, no to najprawdopodobniej no już coś śmierdzi, nie? W sensie co innego, gdyby oni robili myk na zasadzie... Nie wiem, jakby ICO, IDO i tak dalej, inwestorzy. A tutaj mieliśmy do czynienia bezpośrednio z samymi nodami, więc troszeczkę to dziwnie wyglądało. No w każdym razie mają wejść na mainnet. Spożyjemy zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie projekt SOFON na pewno będę obserwował. Lecimy dalej. No to oczywiście tutaj szybkie info. 9 października do 10 max powinniście mieć dodatkowe, dodatkowe LXP za Linea Culture SS SZN. Ona, Layer 3 były działania, oczywiście od Linea, No i dostawa, ja dostałem akurat tej 495 sztuk LXP, chociaż ja muszę się wam przyznać, że co prawda ich dostałem mało, ponieważ yy, z tego teraz już mogę wam powiedzieć, bo już wiecie, że jestem w formacji mundurowej, ale wtedy generalnie, kiedy był LXP rok temu, no to byłem pod granicą, nie? I tam powiem wam szczerze, że nie miałem za bardzo pola do popisu, jeśli chodzi o czas do zrobienia czegoś. Jak jechaliśmy co najwyżej na słupki, co tam było 40 minut, czy tam 50 minut do jazdy, tam coś siedziałem, klikałem, jak wracałem, starałem się coś zrobić, ale naprawdę zdalnie to, albo gdzieś w miejscu, gdzie jest słaby zasięg, to nie było to wręcz, że, że tak powiem, niemożliwe. Dobra, kochani, tutaj swój widzę, że nam nie działa. Swoją drogą, oczywiście, w związku z tym, że. Te materiały nie wychodzą tak często, jak chciałbym. Chciałem wam zrobić przynajmniej dwa, trzy razy w tygodniu. Na razie jest to jeden raz w tygodniu. No, postaram się to poprawić. Też szykujemy się. No, też mogę wam zdradzić na tyle cały czas na te sądy uliczne. Bo one też oczywiście się pojawią na kanale. Ale żeby wam, żeby wam uświadomić, zabija mnie nie tyle, yy, nie wiem, powiedzmy, że coś ze sprzętem albo jakieś inne tematy. Zabija mnie, w cudzysłowie zabija. oczywiście, tak? Kwestia. Mam nadzieję, że mi YouTube za to nie zbanuje. Tutaj baczę, znaczy, Moją kreatywność tutaj zamyka i działania, słuchajcie, nakładka na mikrofon, bo. Nie wiem, czy wiecie, a jak nie wiecie, to się zapewne dowiecie. Zobaczycie mi również na innych kanałach, o tym Wam też wspominałem. I mi potrzebna jest ta nakładka na mikro, żeby to tak fajnie wyglądało. I niestety czekam na nią już drugi tydzień, a podejrzewam, że doczekam się dopiero w przyszłym tygodniu, więc to będzie trzeci tydzień. Nie? No, niestety yy, perfekcji nie można przyspieszać, także yy, lecimy. Tyle, jeżeli chodzi o dygresję. Dobra, lecimy dalej. Yy... Tutaj oczywiście jest, był temat związany z BTC i ICP i tak dalej, także projekt ICP jest tam całkiem znany. Zachęcam w ogóle do wbijania do pana ambasadora. E, dobry siomeczek, i sam projekt ICP. Akurat e, ja też jestem, że tak powiem, entuzjastą. Nie posiadam jakichś tam dużych dużych środków na nim, ale akurat też e, jest, jest to nie tylko najszybszy, nie wiem czy nawet nie jest najlepiej jakoś tam pod kątem zabezpieczeń stworzony projekt, jeżeli tutaj nie chcę was okłamać, ale sam ICP jest, z tego co wiem, najszybszym, ma najszybszy blockchain. Więc, yy, chociaż też nie wiem, nie sprawdzałem aktualnych informacji, ale z tego co pamiętam, chyba w czerwcu, w lipcu, co jeszcze mieliśmy wywiad z Maczkiem z ICP, no to udzielił nam takiej informacji, że tak, oni mają najszybszy blockchain. Także zachęcam się zainteresować. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna. Dobra, lecimy sobie dalej. Tutaj była informacja dotycząca yy, Barn -Xiona. Jeszcze możemy wejść na chwilkę, zobaczyć, czy. Jeszcze możemy to zrobić. Chodziło o to, że trzeba zrobić update na, na stronce. Nie wiem, czy to też nie był jakiś anti system, bo podejrzewam, że mógł być, chociaż nie musiał. Czyli tutaj musicie mi standardowo, to jest tradycyjnie, standardowo dać sekundkę, już dać pauzę i, że tak powiem, już się logujemy. Nie? Dobra, słuchajcie, jesteśmy z powrotem. Nie wchodzimy w standardowe wejście, tak jak widzieliście wcześniej. Tylko to, co robimy, jest to, kochani, testnet.staking.born.com i to tutaj powinno być z tego co pamiętam. O ile dobrze pamiętam, mam nadzieję, że tutaj z czegoś nie pomieszam, bo jeżeli tej opcji tutaj nie ma, to może być już po ptokach. Wiecie, z tego co pamiętam, to można było znaleźć któryś któryś z tych zakładek. Jeżeli ewentualnie poszukajcie jeszcze na was tą rękę, ale to co musicie na pewno priorytetowo zrobić, bo pamiętam, że oni mieli dwie albo trzy zakładki. Widzicie, wchodzicie w Home. Albo w personal account, i tutaj będziecie mieli upgrade konta, nie? Więc to na pewno musicie zrobić. Dajcie mi sekundkę jeszcze zobaczę czy nie ma Xion czegoś innego. Tu mam Block Explore, tu mamy to. Nie, no mi się wydaje, że to tutaj gdzieś powinno być. Wiecie co, bardzo Was proszę, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Sprawdźcie sobie, której z tych zakładek i czy ewentualnie tam nie ma, bo jak wpisuję tutaj. Xion eee, test. Mhm. Mm Abstraction może ewentualnie sprawdzimy, czy to nie jest to. No właśnie, zobaczymy. halo, zobaczmy, czy to nie jest, czy to jest to akurat. Jak będziecie wiedzieć przynajmniej, że to, jest, że to jest w settingsach jakby, nie? Zaraz wam pokażę. Czy No nie, to wróciliśmy do tej samej strony, co była. Gdzieś to powinno być, Sory, nie, nie jestem w stanie teraz tego namierzyć. A teraz jeszcze mi się to zwiesiło w ogóle po złości, więc jeszcze lepiej. W każdym razie mam nadzieję, że te osoby, które mnie śledzą na Twitterze, to zrobiły, a te, które nie śledzą, postarać się to znaleźć. Ja teraz nie mogę tego chwycić gdzieś, bo to powinno być w tej zakładce, gdzie macie home i history. Po lewej stronie mi się wydaje, że to powinno być w testnecie, ale przeklikajcie wszystko, co marzycie i zobaczcie, czy coś tam takiego jest. Kolejna rzecz wzora: wiecie, co Wam coś powiem. Taka, tak w ramach luźnej dygresji, nie? Pierwsza rzecz, to jest taki, to nie jest znaczy insight info, ale generalnie wiem, że kochacie swoich influ. Ja akurat jestem małym influ, ale jestem, więc wam powiem, bo widzicie tutaj różne tematy, zzory, które są wrzucane. Nie? I coś wam powiem. Generalnie dużo osób mintuje, sporo osób mintuje na przykład po 111 sztuk, w związku z tym, że zora napisała, że 111, 11, to że 111, gdzieś tam się to utarło, żeby jeden, jednego NFTK wymitować na 111. Sporo osób to mintuje, I powiem wam tak. Duża osób z, dużo osób z Intu wrzuca minty. Czasem obserwuję to, że byle jakie. no Ja zawsze staram się Wam wybierać takie, które są e, jak najbardziej dla Was i dla mnie, e, jak to się mówi, profitable, tak? Czyli granic dające profit, potencjalne R, potencjalne benefity, ale obserwujcie, kto wrzuca jaką, jaką ZORę, bo widziałem, że niektórzy wrzucali takiego kaszalota, takiego po prostu, no taką za przeproszeniem psią kupę, tylko że owiniętą w papierek z napisem NFT. I tu chodzi o to, że po prostu ilość kasy z samych refów za nft przy moim koncie, który ma prawie 2000 followersów, to powiem wam szczerze, że za, za minty czasem wychodzi z jednego mintu, nie wiem, 40 dolarów, 50 dolarów, 30 dolarów. Teraz sobie wyobraźcie, ile mintów generalnie, że ktoś ma większe zasięgi, powiedzmy 20-30 tysięcy, to sobie wyobraźcie, jaka jest suma z jednego mintu, nie? zakładając, że powiedzmy sporo to wymintuje. I dodajcie sobie to przez miesiąc. Mówię ja to łącznie, jak liczyłem to, ile to wyglądało w jednym z miesięcy, bo w październiku teraz to mi wyszło chyba coś około 300-400 dolarów z palcem w nosie. Nie? Więc y, też od razu, mój taki protip, uważajcie na to. Mówię, u mnie też co prawda znajdziecie dużo dużo mintów na zorze, ale macie albo tutaj Unichain, który macie na przykład nie wiem, związany jest z, i z siecią, to ma być to było związane z siecią Uniswapa osobną, albo jakieś Dudlesy. No, jakieś takich raczej głupot nie, no, głupot nie wrzucam, po prostu, bo to jest bez sensu. Nie? Zresztą możecie zauważyć, że w ciągu ostatnich, nie wiem, tygodnia, półtorej, non-stop u mnie była Zora. Non-stop, większość prac 95% to spokojnie biorę na klatę, bo wiem, że wrzucałem. Jeden, jedną czy dwie prace mogłem wrzucić chyba generalnie jakąś taką w miarę. No, spekulacyjną już bardzo mocno. Bardziej, bardziej niż mniej, może tak, nie? Ale też patrzcie, co mintujecie, bo to też ja wiem, że to jest 0,30 dolarów, ale jak niektórzy z Was mintują po 111 sztuk. No to jest może trochę więcej, więc, więc obserwujcie to, nie. Airdrop od karwa, to już żeśmy, żeśmy przegadywali sobie, tak że to sobie odpuścimy. Tu mamy to. W ogóle nie wiem, czy nie pokazuje to, co pokazywałem w poprzednim odcinku, ale w ogóle dajcie mi sekundkę, nie. Dobra, wracamy ponownie. Sorry, musiałem sprawdzić w poprzednim nagraniu, czy nie, nie przeleciałem czegoś za bardzo. Teraz tak. To już jest nieaktualne, więc przejdźmy dalej. Tutaj mamy informację odnośnie airdrop. od Taiko. Możemy mogliśmy sobie sprawdzić, ile tam to wyglądało. taka sumka tam wpadła. Mam nadzieję, że też zgarnęliście. OG Voyager to akurat jest na samym, na samym, że tak powiem, na samej stronie intraktu. Za czym co z tym intraktem, Czy intrak będzie miał własny token czy nie? No Galaxy stworzyło własny token, więc podejrzewam, że Intrakt też stworzy własny token, tak? Pożyjemy, zobaczymy, no ale to jest bardzo prawdopodobne, nie? Swoją drogą w ogóle pamiętam, że poruszałem, bo teraz sprawdzałem sobie w e, Erdor pod Getgrass, więc odniosę się z powrotem do końca na CoinGecko. Powiem wam tak: sprzedałem Grasa na 0,75 i powiem wam że żal mi dupę ściska teraz autentycznie, bo Gras osiągnął spokojnie dzisiaj sumę 3 dolarów, nie? Była granica, widziałem, miał 3 dolarki, a ja sprzedałem przy tam na no 0,75, 0,80. Powiem wam tak, jeżeli sprzedaliście tak samo jak ja to no okej, okay, może nam te, wam też tyłek ściskać, mi też ściskało z żalu, ale pamiętajcie też o tym, że nie mogliście przewidzieć tego, że rynek nagle wypompuje, że, przepraszam, że Donald Trump zostanie wybrany na prezydenta, no ja zakładałem, że tak będzie, ale wiecie, zakładać to sobie mogę, za przeproszeniem, czapkę na głowę albo rękawiczki w zimę, jak mi zimno w dłoni, a nie no mówiąc o bardziej, bardziej brutalnych, skrajnych przykładach, jak że mogę sobie zakładać majtki. A w tym przypadku, to wiecie jak to jest, to jest loteria, tam mogło pójść różnie, nie? No ostatnie wybory, według mnie, też tam w Stanach Zjednoczonych były trochę naciągnięte, że ten Biden wygrał, no ale pominę już fakt. W każdym razie, bo też nie chcę robić tej geopolityki, bo to też nie jest kanał odnośnie tego, a na debaty takie większe politycznie, to myślę, że możemy się kiedyś gdzieś tam prywatnie złapać na którymś z eventu i przegadać różne rzeczy. W każdym razie, jak widzicie, gras kosztuje 3 dolary, no mogłem zarobić 750, zarobiłem. No tam chyba zarobiłem coś koło 200, także powiem Wam tak, cieszę się z tego co otrzymaliśmy, myślę, że i tak, nawet jeżeli sprzedaliście to nisko, to i tak jest całkiem spoko suma, bo... Yy, A czy bo? W przypadku airdropów, większość airdropów tak naprawdę szoruje dno jest szczyt, dół i dno. Więc myślę, że jeżeli zachowaliście się zapobiegawczo i po prostu to sprzedaliście i po prostu no do, znaczy i tak sprzedaliście, macie już te pieniądze w garści, to i tak by i tak dobrze, bo jakby poszło w drugą stronę, to później by było, czyli tak jak standardowy zestaw dropowy ostatnio, to po prostu no byłoby nieciekawie. Dlatego i tak gratki fajnie, że fajnie, że ode mnie dużo osób otrzymało, bo tam na, na, na referalach miałem ponad 30 osób. Te referale nie miały dużej różnicy, od razu wam powiem, co się nie zrobiły dużej różnicy. Także cieszy mnie to tym bardziej, że dużo osób yy, zarobiło te tokeny. Ja wiem, że też to nie było tyle tak dużo, ale pamiętajcie, że o GetGrassie pisałem już od... Nagrywałem nawet ciutnik, od kochani listopad, grudzień. Czyli jakbyście weszli w alfę i byście sobie tam yy, jakby mieli to w tle odpalone, no to mogliście zgarnąć naprawdę całkiem sympatyczną sumkę. Ja zgarnąłem coś koło 250 sztuk, nie? Teraz tak, mamy te achievementy. Achievementy mamy tutaj różne. Mam Mint Mastera. No, to, że Mint odnosi się Mintów NFT i tak dalej. To, co będzie kluczowe, jeśli chodzi o Interact, to są same Gemy. Gemy mamy tutaj i one mogą w przyszłości dać nam jakieś benefity. Czy dadzą? Nie wiem. Zakładam, że skoro Galaxę sobie wymyśliło, to znaczy, że tutaj Interact też może ruszyć z tym tematem, nie? Ale to już też jest oczywiście moja, yy, moja teoria. Także mówię, nie bierzcie tego jakoś tak mocno serio. Aczkolwiek, jak to się mówi, strzeżonego, Pan Bóg strzeże, także, e, także tak, nie? Także tak. Dobra, bo ja się trochę dzisiaj rozgadałem, a nie ukrywam, to się trochę stęskiłem za nagrywaniem odcinku dla Was. Naprawdę, możecie się śmiać, ale ja akurat lubię to, nie? Lubię wywiady, lubię nagrywać dla Was odcinki, więc mam nadzieję, że Wasze tutaj. Wasze tutaj. E, że Wam to nie przeszkadza. Może tak. O tym mówiłem. Teraz tak, to jest, to jest co prawda oficjalny mint, ale Zora robi nam takie psikusy, według mnie. Ja się zastanawiam, ile osób to mintuje, a w ogóle sprawdzimy to sobie. Bo mi się wydaje, że Zora sobie też sama farmi jakiś generalnie budżet z tego, nie? I to serio mówię, że na pewno sobie na pewno sobie farmi jakiś budżet z tego, bo nie chce mi się wierzyć, tak nie jest. Zobaczcie, ile osób to wymintowało. Zaraz zobaczymy 6-8 tysięcy, teraz 7 tysięcy razy powiedzmy 0,30 centów, nie no to mamy powiedzmy, no tam mieliśmy tam nie wiem, z kilka tysięcy dolarów, no to nie jest dużo, ale mint za minta, mint za minta. wiecie o co chodzi? Ale tam kasa w marketing pójdzie, jak tyle mintu będzie, nie? Ale no inaczej, no mimo wszystko, jakby też pamiętajmy o tym z drugiej strony, że teoretycznie jesteśmy przed airdropem Zory, bo z tego co pamiętam, chyba Zora już ogłosiła ten airdrop, także tutaj, tutaj pod tym kątem, no powiem wam tak, no przy, warto by było, skoro już tyle wymintowaliśmy, no, nie chciałbym też powiedzieć, że tutaj będę hejtował tutaj wszystkich i hejtował jakby samą zorę. Pamiętajcie też o tym, że jeżeli tutaj poszło info o tym airdropie, jesteśmy podobno przed samym airdropem Zora, to wiecie, co już przyciśnijmy to do końca. Zaciśnijmy zęby i zobaczymy, jak Zora zapłaci. Nie? Jeżeli Zora zapłaci lepiej niż holograf, to i tak będzie dobrze. A tak serio liczę tutaj na airdrop raczej na poziomie kilkuset dolarów. Nie w zależności kto jak działał, tak? No ale pożyjemy, zobaczymy. NFT od sieci Base, no to to już jest never ending Story. To się nigdy nie kończy, także tutaj chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, jak się to prezentuje. Tutaj mamy Tabizu. Ja mm, jeszcze wam pokażę taką niespodziankę na ten odcinek, bo jeszcze nie wrzuciłem jej sobie na profil. Bo w ogóle ostatnio, powiem Wam szczerze, że chodzi o airdropy, nawet ciężki jest temat, nie. Do, nie to już jest zamknięty, to przepraszam. Yy, tu jest sezon tym, tu mamy Cashified. Oczywiście Cashify, tak nie wiem czy pamiętacie, ale to już był reveal u mnie. Był przeciek na YouTubie w czerwcu, lipcu bodajże na NBX. -ie. Cashify się odbędzie. Jeżeli termin będzie tym, który generalnie ja znam, no to może być ciężko, żebym faktycznie jednak wystąpił, bo no nie będę wam revealować tutaj generalnie tych e, terminów. Jeżeli inaczej, znam dwa terminy, i jeżeli to będzie ten bliższy, to powiem Wam szczerze, nie zdążę się przygotować mimo wszystko. Jakby jestem dalej w cyklu sportowym, no słuchajcie, jak, zobaczy, jak ktoś z Was mnie widział już na evencie, gdzie będzie można podejść zbić piątki, to myślę, że na pewno się uśmiechniecie, jeśli chodzi o moją formę. No się zacząłem robić jeszcze większy kawał chłopa niż byłem, ale, ale jeśli chodzi o sporty walki czy coś, no to niestety czas mi też nie pozwoli na to, żeby już gdzieś tam za te sporty się złapać więc może być problem z tym, ale na samej gali na 200% będę, będę chodził, robił wywiady, więc też się na pewno tam zobaczymy. W każdym razie w ogóle był formularz, nie wiem czy on już jest zamknięty czy nie, sprawdźcie sobie na profilu Cashify, bo można było wziąć udział, a czy zgłosić się poprzez formularz i wziąć udział, albo znaczy złożyć formularz na, złożenie, na wzięcie udziału w Cashifycie i tam jakby ekipa z Cashify, którą serdecznie oczywiście pozdrawiam, będzie sobie wybierać nie tylko jakby influ, ale na przykład haterów danych influ, nie? Więc, no, fajna koncepcja. Ja się jaram i mam nadzieję, że wy również się jaracie. Z to akurat Z. Nasza giełna koń, tutaj to się mój, Coinex, Akurat to był wtedy 0.09. Teraz obecnie, wiecie co, sprawdzę sobie jeszcze na CoinGecko. W ogóle wiecie, co mam bardziej tak dzisiaj chyba vibe na, na ten, na jakiś taki ala podcast, niż, niż, <grym> niż bardziej yy, nagrywanie materiału. Tak, w sobie, sensie, wiecie co mi chodzi, nie? Bardziej mam ochotę z Wami pogadać niż niż i przekazać różne rzeczy, niż jakby tutaj sam materiał i takie rzeczy praktyczne, no ale nie może być wszystko zawsze praktycznie. No, tokening Cet generalnie widzę, że nie ruszył się potężnie, mm, pomimo ogólno ogarniającej pompy. No, dolar prze, znaczy, bo, przepraszam, 10 centów przebił. No, pożyjemy, zobaczymy jak to będzie. Trzeba pamiętać też o tym, że tokeny giełdowe rządzą się swoimi prawami i to też nie jest wszystko takie, takie proste jak, jak generalnie jest. Jak powinno być. Dobra, słuchajcie, mamy jednak rzeczy praktyczne. Jednak się troszeczkę pobawimy. Yy, nie pamiętam na czym to robiłem. Czy to robiłem jeszcze na. Oho, uh -huh, zaraz zobaczę, co robiłem na KX-ie. To też jest tego kwestia, czy robiłem, czy nie. Yy, to był. No, L2 od Uniswapa. Oczywiście, no, o nazwie uniczej, No, to to widzieliście, że mogliśmy sobie wymintować. Wchodzimy sobie w Sepolie. Znaczy sobie, przepraszam. Poprawna płaszczyzna. Yy, dajcie chwilkę. No, a mam uniczej testnet, jest. jest. No i tam widzę, że coś bridgeowane nawet było, z tego, co pamiętam. O, Sepolia nie chcę działać. A, przepraszam, Bridże są tutaj. Kochani, teraz tak, tutaj mamy oczywiście całą nazwę sieci testowej. Sama, e, sama sieć, oczywiście ten main, tak ma być e, w tym roku. Podobno zobaczymy, jak się wyrobią. No i oczywiście jest to L2, nie? więc tutaj może być różnie. Tutaj widzę, że mi się chyba zawiesiła jedna. O, właśnie, namisła mi się jedna transakcja z e, wypłaceniem sobie to od razu zobaczycie no invalid to invalid, trudno łaski nie będzie teraz tak przelewamy sobie generalnie oczywiście bridge z sypoli na uniczej i po jakimś czasie z uniczej na sypoli czyli powiedzmy ja mam tutaj zero no mam dwa eterki znaczy chciałbym mieć Wyślijmy sobie coś takiego cyk cyk bardzo proste nie no ci co już dłużej mnie śledzą to na pewno wiedzą że proste, ja raczej mam tutaj ee, jak to się mówi z, y, z samych wyjadaczy no, i oczywiście płeć, płeć piękną, która się upomniała w, w niejednokrotnie w materiale, także też oczywiście pozdrawiamy płeć piękną. Więc raczej tutaj takie rzeczy jak bridge, e myślę, że ogarniacie, nie jest to na tyle skomplikowane. No ale wiem, że są, są początkujące, także bridge'owanie, jeżeli ktoś nie wie, co to jest, jest to bridge, jest to most pomiędzy siecią a siecią, tak? Czyli powiedzmy, że ja mam środki na sieci Binance Smart Chain, to żeby te środki przelać na swój adres portfela, generalnie powiedz tego samego, tak? Tylko, że na innej sieci po prostu robimy bridge tak zwany, nie? Czy one przychodzą z sieci do sieci? Dobra, nie będę tu czekał, szkoda czasu. Lećmy dalej, tak? Ogólnie to baną, widzicie, mamy tutaj sieć wszystko. I tyle. Dobra, lećmy dalej. Co my tutaj mamy? Tutaj oczywiście możemy sobie zrobić smart contract na uniczejnie. Czy warto? No, myślę, że warto, no, ale nie jakoś tam wybitnie. To oczywiście są śmieszne koszty, naciskamy deploy. Podłączamy wallet. To jest w ogóle całkiem fajna opcja, bo jest to na tyle wygodne, że po prostu no... Wiecie, mamy jeszcze World Chain w ogóle, co ciekawe. Nie wiem, czy słyszeliście, są różne punkty w Polsce. Też już World Chain zaczyna tutaj działać, memy wiem, że zaczęły powstawać. Wiecie co, nie chcę... A dobra, bez Connect Wallet. I jeszcze raz mi spróbuję tu weryfikować. Potwierdź. Okej, okay, no to jak widzicie, nasz smart contract został postawiony i to tyle na razie, jeśli chodzi o Unicheina. W ogóle jeszcze wrzucę wam instrukcję, z test, w ogóle z testnetem do zrobienia z INKA, czyli generalnie z Krakena. Też bardzo taka um, też taki bardzo ważny temat, nie. Tu jest Artran, słuchajcie. To była akurat info od kamery dropy, którego też oczywiście pozdrawiamy. Mianowicie słuchajcie, to. ARTRAN to miało być połączenie tokenów NFT, przepraszam, tokenów NFT i tokenów, tak, tak zwany ARTCOIN. Oczywiście strona ma wsparcie nie tylko od Zora, ale również od BASE'a, jest to tam pewno ciekawa koncepcja. No ja z tego narzędzia mocno nie korzystałem, oczywiście zapraszam do Mintu tutaj, a mojego ARTCOIN'a. Nie wiem, jaki jest wykres, bo nie zaglądałem. Eee, zobaczymy co stworzona została taka grafika. Powiem Wam tak, z tego co wiem, tam na. Z, or, tak powiem, organicznie z Zory już trochę osób działa. Powiedziałem, że niektórzy wstawiali jakieś różne linki i, no, nie wiem, odnosząc się do cen, na przykład, mintingu na Zorze, bo może trochę dzisiaj przyhejtowałem tą zorę, no, mało osób wymintowało, no, ale jakby nie musi być dużo. Chodzi o to, żeby zaznaczyć obecność. W każdym razie, nie wiem, czy wiecie, niektóre tokeny NFT na Zorze, bo ja tak trochę przy to. No, można powiedzieć, że troszkę przyhejtowałem, no trochę foot poszedł z mojej strony, ale niektóre tokeny NFT na Zorze, na przykład jeden był taki, który osiągnął cenę 3000 dolarów, nie? Więc, no powiem wam tak, polecam sobie to obserwować i na pewno, jak będę wiedział o takich tokenach NFT, które mintowaliśmy wspólnie, na pewno Wam rzucę informacje, to oczywiście też na pewno to sprzedam, nie, no bo wiecie, nie? No są inwestycje poczynione też z mojej strony, żeby tutaj generalnie było coraz fajniej, coraz przyjemniej, więc. No, teraz sobie Samsunga S23 kupuję Ultra. Też będzie fajny pod kątem właśnie wywiadów. Gimbal i ogień, nie? Tak zwany. No, też chodzi o to, że kamerka była dobra, żeby Wam fajne właśnie wywiady tutaj udostępniać. Tutaj oczywiście mamy też bodajże chyba AirDrop był. A przepraszam, to są nagrody związane z buy Metamask i Layer 3. I tutaj z tego. A, liczba miejsc jest ograniczona. To przepraszam, to już na pewno nie ma. Teraz, tak, kochani, Bloom Crypto, w ogóle powiem wam szczerze, że nie mam jakichś insight informacji, chociaż to co mogę wam powiedzieć, to co mogę wam tu podrzucić, to znam osoby w ogóle z Teamu z Blooma, to mogę wam powiedzieć na pewno. Nie wyciągałem jakichś insight info mocno, bo nie wyciągałem, już nie chciałem być na tyle weszczelny. To jest oczywiście, tak jak się mówi pomiędzy nami, nikt się o tym nie dowie poza YouTube. W każdym razie, z tego co mi się wydaje, ten Bloom zaczyna się coraz bardziej rozpędzać, teraz jest coraz lepsza narracja. I myślę, że no, za niedługi czas Bloom może przynieść nam owoce. Mam nadzieję, że w ogóle klikacie Blooma dalej. I oczywiście pozwolę sobie stawić link w komentarzu, a czy przepraszam, w opisie filmu, bo Bloom, no, ja już mam zbierany coś koło 500 tysięcy, a sam Bloom, powiem wam szczerze, wygląda całkiem dobrze. Pożyjemy, zobaczymy jak to będzie dalej, mm, ale podobno cena na premarkecie, z tego tutaj też rozmawiałem z moimi, moimi ziomeczkami degenami bo oni też się interesują Bloomem, to to właśnie na premarkecie jest całkiem spoko, więc no zobaczymy. W każdym razie wracając do tematu Blooma, bierzecie w Akademii pytania, odpowiedzi i zbierajcie swoje punkty Bloom. To chyba BP są, tak? Punkty BP. Lecimy dalej. Nie wiem, czy ten kła jeszcze jest aktualny. Starałem się tak troszeczkę to przeklikać szybciej, no ale widzę, że ten ekspres dzisiaj to, no kurde, więcej gadania niż ekspresu, no ale to mam nadzieję, że sobie przesłuchacie przynajmniej w miłej atmosferze. Dobra, to jest do 10.24, czyli jeszcze możecie to zrobić. Jak pamiętacie, nad Kuajem żeśmy się w cudzysłowie modlili już x czasu temu, bo kłaj trochę już robiliśmy. Obecnie ja powiem wam tak, ja troszeczkę podchodzę do... Confirm, nie chcę na razie tego. Ja podchodzę do kłaja na razie tak trochę po macoszemu, bo to, co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy. Ten Kuaj Network według mnie w ogóle został tak przeciągnięty niesamowicie, i teraz jest prawda taka, choć znaczy prawda, sprawa jest taka, że jeżeli oni nie dadzą dobrego airdropu, no to, albo przynajmniej jakiegoś takiego w miarę sowitego, no to nie wiem co ten projekt zrobi. Serio wam mówię, bo jakby, no, można wziąć pod uwagę na przykład, nie wiem, Sui czy na bardziej Sui, który nadał no, dał airdrop nie wszystkim, no ja byłem akurat zadowolony, bo trzymałem airdrop, w sensie, bo trzymałem tam, ale generalnie dostałem, no to chyba wtedy było jakiś przedsprzedaż, czy coś takiego, nie, na Vibicie, bo o ile dobrze pamiętam, no mniejsza, w każdym razie no ja nie byłem, nie byłem niezadowolony, nie? W sensie nie dostałem takiego airdropu, ale dostałem możliwość kupienia tokenów, kupiłem, sprzedałem spoko. Więc jakby w przypadku SUI to poszło jakoś, jeśli chodzi o, wracając, o cenę ma na markecie, cenę rynkową, on jakoś tam wybił fajnie, więc okej. Okay. Ale kłajne Network jeszcze nie zrobi dobrego airdropu, a ludzie są zmęczeni słabymi airdropami i też stąd też była jakiś czas temu narracja o tym, że po prostu. Te airdropy się kończą, no to niestety może być źle. W każdym razie, i tak mimo wszystko, polecałbym, żebyście sobie przeklikali Potrzebny z Gitcoin paszport, Galaxy -Gal 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 Passport Holder, follow like, retweet, nic bardziej skomplikowanego. Airdrop od puffera. ja tam nie działałem. Powiem szczerze, powiem szczerze, że nawet nie sprawdzałem, bo ten puffer to jest akurat puffer. Tutaj, już tak powiem, z tego co pan, nie wiem, czy pamiętacie, ale tutaj troszkę farmiłem na jeden z kilku, na, znaczy jeden, z kilku, na jeden wallet akurat z mojego tutaj, już tak powiem, operatora, ale powiem wam szczerze, że no, takie drobniaki, taka, taki pył wyszedł, że no, nie będę tego komentował. Nie? nie wiem, wejdźcie, sprawdźcie, zobaczcie, może mieście więcej szczęścia, ale u nas był całkowicie pył. Kolejna informacja, jest to informacja w ogóle związana z samym, generalnie z RoboHero, który ma i tylu zwolenników, jak i przeciwników. Ja akurat jestem zwolennikiem, ktoś tak powiem, pod kątem robotów. Jest to fajna informacja pod kątem tego, że ta sieć Polygon o nazwie Poligon Eko wyróżniła nasze polskie roboty. Jest to na pewno tak jak pisze tutaj fajny ruch na plus, na pewno dla robokirów, czyli roboch bohaterów. Mam nadzieję, że tych newsów będzie więcej. Samemu projektowi RoboHiru akurat kibicuje. Fajny team tam stoi. Wiem, że mają mnóstwo roboty, więc no miejmy nadzieję, że ten produkt w końcu im się sprzeda mocniej. Nie? Też oczywiście są swoje stawej, które widzieliście, więc wiadomo, tak. Hmm. No i tu mamy temat, który jeszcze się wstrzeliśmy. Jest to ważna informacja dla osób, które działały przy Hyperliquid X. Hyperliquid wystartował stronę z warunkami na airdrop ich tokenu. I to, co możemy zrobić na ten moment, jest to akceptacja warunków. Na Czas, czas na to mamy do 11 listopada, czyli patriotycznie, tak jak napisałem. Ja nie brałem udziału, ale mam nadzieję, że wybraliście. Także wbijcie sobie, zobaczcie, zaakceptujcie warunki i oczekujmy na no co, na Dolores, na Dolores oczekujemy. Co my tu mamy? Tu mamy jakiś w ogóle shitcoin, bo pochodzi w ogóle pochodzący z Suya. Sprawdźcie to sobie. Tylko oczywiście generalnie już ich, tego, co wiem, ich token jest zainstalowany na KuCoinie, Bybicie i gejcie. No podobno jakoś szału tutaj nie ma, głowy nie urywa, ale tutaj, jak widzicie, Karol na przykład zgarnął i idziemy się do larku wpadło. Tak? Tutaj widzę, że tak jak Bax, Bugs, Baxer, w ogóle pozdrawiamy chłopaki. Pozdrawiam to wszystkich moich tutaj komentujących napisał, że właśnie w stake'u miał paczkę wartą już 4k, czeka na staking token od Mr. Labs, więc myśli, że jeszcze tutaj podskoczy. Zobaczymy, ale sprawdźcie. Może to nie będzie akurat tak źle, jak nam się wydaje. Mi się wydaje, że mi się w ogóle pomylił ten projekt Deep Bokonsui z innym w ogóle, z innym pyłem, bo ostatnio tych pyłów w ogóle jest naprawdę. No jest mnóstwo tego wszystkiego, nie? Dobra, tutaj słuchajcie, wiecie co, nie będę tego klikał. Ja mam tylko przedstawię, jak to wygląda. W ogóle też doszły nowe zadania. Pojawia się nieźwiedzie Robota. Właściwie cała kronika nieźwiedzie Roboty to jest Bera Chronicles na layer 3. I teraz, tak, zadanie numer pierwsze to mamy to, co zrobić, to co musimy zrobić w ogóle. To jest przede wszystkim: to jest przede wszystkim wbijamy doksy, klejmujemy Bera z kraniku, przeklejemy, mintujemy cube i tyle. Kolejne to swap, jakikolwiek tokenów STG, USDC, mintujemy hanej, lendujemy nasz honey, mintujemy cuby. I tutaj mamy, przeklikujemy. Jeżeli zrobiliśmy za numer 1, numer 2, stawiam longa albo shorta, mintujemy cube. Wszystko. Cuby, no wiadomo, to jest, ta, to jest akurat. Cuby są pod layer 3. i im więcej cubów masz, tym lepiej. Wiadomo, nie? Podobno będzie lepszy airdrop. Albo już, już coś tam zażądowali, no ale co tam dalej, to też nie będę komentował. W każdym razie, kochani, ja wam pisałem trzy zadania, a tu mamy jeszcze pięć zadań. Także wejdźcie sobie, przeklikajcie sobie na spokojnie. Ja berczej akurat mocno nie cisnę, ale generalnie jakby hmm, myślę, że jeżeli są osoby, które będą to cisnąć mocniej, to, to na pewno. Warto, inaczej, na pewno warto tego nie ominąć, bo jeżeli robicie braczej na grubo, to to, to jest must have. Ja wiem, że to jest layer 3, ale to jest must have. Szybkie ostatnie info i kończymy na dzisiaj. Jutro postaram się też Wam rzucić jakiś. Oczy. Znaczy jutro, jutro, no, myślę, że jutro pojutrze jeszcze odcineczek, a też już postaram się Wam nagrywać w miarę na bieżąco, kiedy mam po prostu chwilę taką dłuższą, no, dłuższą, dłuższą. Eee, to jest tak, potencjalny airdrop news. Jeżeli braliście telefon od Solana, a wiem, że trochę Was jest, bo jak ktoś się, ubiegł, to mówi, że jest ten prawdziwy kryptonegeniecz, to wiem, że trochę Was nagoniłem. Dla, pierwszy, dla pierwszych 10 tysięcy osób darmowy tokeny Mine do wypełnienia jest jednak formularz, no i pewne zawadanie z nim zawarte follow, like oraz tweet, cytowanie, Discord, Telegram. Powiem wam tak, yy, nie wiem, czy pierwsza rzecz, alert z głowy wyje, że tam coś dziwnego jest, nie, bo to, że myślę, że 10 pierwsze osób, zwłaszcza na fali Selena Mobile, nie do końca mi się podoba, no, bo to nie do końca wygląda dobrze, no, ale to zobaczymy. W każdym razie nie wiem, czy 10 tysięcy formularzy zostało wypełnione, dlatego i tak wkleję wam link. Spróbujcie, jak się nie uda, to, wiecie, co? sprawdzę od razu, czy on jeszcze jest otwarty, czy nie. Może nie wybije mi 30 minut materiału. E -e -e. Jeszcze, aha, dobra, przepraszam, został zamknięty, dlatego inaczej, jeżeli to robiliście, to gratuluję, mam nadzieję, że tutaj kolejne rzeczy z, związane z Solana Mobile się pojawią i co, i będziemy mogli dalej zgarniać kokosy za nasze bycie early e przy zakupie Solana Mobile, a. tak przypominam, że dał nam nie tylko nam zwrócił 100%, ale jeszcze dał nam zarobić. Dobra, dziękuję Wam bardzo uprzejmie. Z tej strony był Władca Monet, kanał Krypto Królestwo. Trzymajcie się plutko. Na razie. Pozdrawiam. Cześć.